Państwa ekrana sędzia spotkania Andrzej Kobierski z Kielc. Na liniach będą mu pomagali z chorągiewką czerwoną Krzysztof Rym i z chorągiewką żółtą Marcin Trofimiec. A teraz składy, w jakich wystąpią obydwie drużyny. Zanim Państwu przedstawimy składy obu jedenastek, już widzimy na naszych ekranach drużynę Pogoni Szczecin, w bramce Radosław Majdan, a dalej Mariusz Kuras, Dariusz Fornalak, Jarosław Chwastek, Leszek Pokładowski, Rafał Piotrowski, Dariusz Solnica, Paweł Drumlak, Andrzej Rycak, Piotr Kluzek i Robert Dymkowski. Trenerem drużyny jest Jan Jucha, trenerem koordynatorem jest Leszek Jezierski. W rezerwie pozostają bramkarz Marcin Lęczewski, Robert Sikorski i Damir Maretic. Skład gospodarzy drużyny Wisły Kraków. W bramce Artur Sarnat, i dalej Ibrahim Sandej, Bogdan Zając, Kazimierz Węgrzyn, Grzegorz Pater, kapitan drużyny Tomasz Kulawik, Olgierd Moskalewicz, Grzegorz Niciński, Marek Zając, Tomasz Frankowski i Krzysztof Bukalski. Trenerem zespołu Wisły jest Franciszek Smuda, a zawodnicy rezerwowi w drużynie gospodarzy to bramkarz Jakub Wierzchowski oraz Sławomir Paluch, Daniel Dubicki, Krzysztof Smoliński i Paweł Nowak. Mieliśmy przed rozpoczęciem spotkania bardzo miłą uroczystość. Dwóch piłkarzy Wisły otrzymało upominki. Teraz widzą Państwo, witają się zawodnicy obydwu drużyn. Drużyna Pogoni Szczecin dziś bez pauzujących za kartki. Macieja Stolarczyka, ukarany czerwoną kartką w ostatnim meczu ligowym. Również za kartki nie zagra dziś Piotr Mandryś. Cztery żółte kartki na koncie tego zawodnika. W drużynie Wisły brakuje kontuzjowanych Grzegorza Kaliciaka, Radosława Kałużnego i Ryszarda Czerwca. W przypadku Ryszarda Czerwca nie wiadomo, jak dalej będzie wyglądała rehabilitacja i leczenie zawodnika. Wciąż lekarze nie potrafią stwierdzić, co dokładnie jest zawodnikowi, który rządził w linii środkowej krakowskiej Wisły. Jak na razie wiadomo, że jest to tylko osłabienie spowodowane sezonem. No i będziemy czekali z dużym niepokojem na wieści odnośnie zdrowia Ryszarda Czerwca. Jak Państwo słyszeli, niewiele brakowało, a w dzisiejszym spotkaniu wystąpiliby juniorzy szczecińskiej Pogoni. Do ostatniej chwili ważyły się losy przyjazdu do Krakowa drużyny gości. Ostatecznie przylecieli dziś zawodnicy Pogoni samolotem do Krakowa. 16-osobowy samolot. Jeden ze sponsorów zafundował zawodnikom właśnie taki sposób podróżowania do Krakowa. W związku z ograniczoną liczbą miejsc trener Jan Jucha i trener koordynator Leszek Jezierski mogli zabrać tylko trzech zawodników rezerwowych, dlatego w rezerwie tylko w drużynie Pogoni Szczecin bramkarz oraz dwóch zawodników. No i rozpoczęła szczecińska Pogoń. Zmiany w ustawieniu drużyny, szczególnie spowodowane brakiem Macieja Stolarczyka w defensywie. Krakowska Wisła coś chyba dzisiaj musi udowodnić swoim kibicom, że po tym tytule mistrzowskim potrafi wygrywać. Cztery spotkania bez zwycięstwa, porażka, później trzy remisy i na pewno dzisiaj gospodarze będą chcieli zakończyć ten sezon mocnym akcentem i od razu dośrodkowanie w pole karne. Tomasz Frankowski w znakomitej sytuacji i Radosław Majdan na posterunku. Pierwsza interwencja bramkarza Pogoni Szczecin, uważanego za jednego z najzdolniejszych zawodników, jeżeli chodzi o bramkarzy w naszej lidze. Od pierwszych minut atak krakowskiej Wisły, próba dogrania do Moskalewicza, ale niedokładnie i bardzo szybko jednak gospodarze odzyskują piłkę i na własnej połowie Kazimierz Węgrzyn. Węgrzyny do przodu, nie doszedł do piłki Kulawik. Szansa dla Pogoni Szczecin, aby przeprowadzić akcję, ale bardzo szybko, bardzo agresywnie od początku grają zdecydowanie piłkarze krakowskiej Wisły. Myślę, że trener Franciszek Smuda odpowiednio umotywował swoich zawodników, odpowiednio przygotował ich psychicznie, aby tutaj właśnie od pierwszych minut spotkania ruszyli do ataków. Marek Zając na pozycji prawoskrzydłowego, dośrodkowanie w pole karne, ale tam bardzo dobra interwencja Dariusza Fornalaka. Za chwilę rzut rożny dla krakowskiej Wisły, pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Linia środkowa Wisły nie może zagrać w optymalnym ustawieniu. Kiedy grał Ryszard Czerwiec, brakowało Tomasza Kulawika. Dziś, kiedy Kulawik pojawił się na boisku, nie ma z kolei Ryszarda Czerwca. W polu karnym Pogoni sześciu zawodników, w tej chwili siedmiu w czerwonych koszulkach. Krótkie dośrodkowanie na pierwszy słupek, ale nie było tam żadnego z Wiślaków. Jeszcze nie koniec akcji.
dwukrotnie zagrywał piłkę do przodu Bogdan Zając, dwukrotnie nie znalazła ona adresata, nie znalazł żaden z zawodników krakowskiej Wisły. Sandej za linią pola karnego. Sandej zdecydował się na uderzenie, ten rykoszet, do któregoś z zawodników Pogoni mógł zmylić bramkarza Radosława Majdana. Arbiter wskazuje na rzut rożny, drugi w tym spotkaniu rzut rożny dla krakowskiej Wisły. Bardzo trudna sytuacja finansowa szczecińskiej Pogoni. Zadłużenie klubu sięga 4 milionów złotych. I tak jak powiedział Państwu Maciek, piłkarze przyjechali tutaj tylko ze względu na kibiców. Nie doszli do porozumienia z działaczami. To już było lepsze dośrodkowanie. Tam walczył o piłkę Bogdan Zając, ale poradzili sobie obrońcy drużyny gości. Od bramki rozpocznie Radosław Majdan. Wspaniała atmosfera od pierwszych minut tego spotkania na trybunach. Dziś Wisła ma swoje święto. Po 21 latach przerwy tytuł mistrzowski powraca do Krakowa. Na trybunach jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marian Dziurowicz. On po spotkaniu będzie dekorował piłkarzy mistrza Polski. Kontratak szczecińskiej Pogoni. Tam szarżował na bramkę Artura Sarnata Rafał Piotrowski, ale zablokowane uderzenie i pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny dla drużyny gości. Dziś w bramce Wisły Artur Sarnat. Jakub Wierzchowski nie przekonał do swojej osoby trenera Franciszka Smudy ostatnimi występami. Szczególnie myślę, spotkania z Łódzkim Klubem Sportowym nie zaliczy młody bramkarz Wisły do udaru. Wybita piłka przed pole karne. Tutaj osamotniony Moskalewicz. Kolejna próba strzału z dalszej odległości, ale bardzo, bardzo niecelna. Uderzał Robert Dymkowski. Węgrzyn do Bogdana Zająca. Marek Zając wycofał. Marek Zając powołany do kadry na eliminacyjne mecze Euro 2000 z Bułgarią i Luksemburgiem. Dwójka piłkarzy krakowskiej Wisły znalazła się wśród wybrańców trenera Janusza Wójcika. Został powołany również Tomasz Frankowski. Nie doszedł do piłki przed polem karnym Sunday. Jednak po tych pierwszych takich dobrych minutach, dwóch, trzech, Wiślacy teraz wolniej rozgrywają swoje akcje. Piłkarze Pogoni na pewno będą chcieli się pokazać tutaj na boisku w Krakowie z jak najlepszej strony. Na pewno zagrają ambitnie, na pewno włożą w to spotkanie maksimum wysiłku i zaangażowania. Od bramki Artur Sarnat. Nie mamy jeszcze decyzji dotyczącej odwołania Wisły Kraków, odwołania dotyczącego zawieszenia klubu na rok w rozgrywkach europejskich pucharów. Jak wiadomo, decyzja miała zapaść w Barcelonie na kongresie UEFA, jednak Międzynarodowa Federacja Piłkarska, Europejska Federacja Piłkarska zadecydowała, że decyzja zapadnie w pierwszej połowie czerwca. Do 15 czerwca tę decyzję musimy poznać, ponieważ do 15 czerwca jest termin zgłaszania drużyn do rozgrywek w europejskich pucharach. Sunday. Miał trochę swobody, mógł chyba rozegrać piłkę na środku z Kulawikiem. Wybrał tam na prawej stronie Marka Zająca. Teraz bardzo niedokładne uderzenie Kulawika. Radosław Majdan instruuje obrońców, coś tam im przekazuje. Na pewno uwagi dotyczące ustawienia przy atakach Wisły Kraków skrzydłami. Widać, że spory nacisk położył na ten element gry trener Franciszek Smuda, bo od pierwszych minut Wiślacy właśnie skrzydłami próbują przeprowadzać akcję i tam szukać miejsca w polu karnym szczecińskiej Pogoni. Frankowski jak zwykle daleko, 20-30 metrów od pola karnego, szuka gry, szuka piłki. Dogranie na lewą stronę do Nicińskiego. Kulawik był faulowany. Gwizdek Andrzeja Kobierskiego. Rzut wolny dla krakowskiej Wisły.
Krzysztof Bukalski ustawia sobie piłkę, tylko dwuosobowy Mur Szczecinian. Przed polem karnym jest Sunday. Chyba próba strzału tam zasłonięty. Radosław Majdan z najwyższym trudem odbił to uderzenie z rzutu wolnego. Jeszcze Bukalski. Krzysztof Bukalski i Grzegorz Niciński. Kulawik. Dośrodkowanie przed polem karnym. Niepilnowany zawodnik gospodarzy. 1-0. Olgierd Moskalewicz wpisuje się na listę strzelców. Szybko Wisła dzisiaj zdobywa bramkę. 8 minuta spotkania. Bardzo dokładne dogranie w pole karne. No takiej sytuacji Olgierd Moskalewicz nie mógł zmarnować. Olgierd Moskalewicz strzela bramkę swoim niedawnym partnerom z drużyny. Dwójka zawodników krakowskiej Wisły ma za sobą występy w Pogoni Szczecin. Widzieli Państwo Moskalewicz zostawiony bez opieki. 4-5 metrów przed linią pola bramkowego. No i oczywiście z takiej odległości zawodnik musiał trafić do siatki rywali. 1-0 prowadzi krakowska Wisła. 8 minuta spotkania. Bramka Olgierda Moskalewicza. Mówiłem o dwóch zawodnikach, którzy mają za sobą występy w szczecińskiej Pogoni. W drużynie krakowskiej Wisły są to Olgierd Moskalewicz i Grzegorz Niciński. Dośrodkowanie pole karne, tym razem interwencja Radosława Majdana. Nie wiem, czy można mieć pretensje do bramkarza szczecińskiej Pogoni, czy mógł wyjść w tej sytuacji do Olgierda Moskalewicza wbiegającego w pole karne, ale chyba nie zdążyłby z taką interwencją golkiper drużyny gości. No na pewno teraz gospodarzom będzie się grało dużo łatwiej. Pogoni, jeżeli chce tutaj myśleć o korzystnym wyniku, a więc przynajmniej o remisie, będzie musiała się odkryć. A na to oczywiście będą czekali zawodnicy Wisły Kraków. Chociaż z drugiej strony nie za bardzo wierzę w to, żeby Pogoń zdecydowała się tutaj na przyjęcie otwartej gry. Sunday przed polem karnym Szczecinian. Dośrodkowanie w pole karne. Pięknie na pierwszą piłkę Kulawik i bramka! Sfiksował Tomasz Kulawik, ale w ten sposób trafił do siatki rywali. Patrzę na decyzję arbitra, jednak uniesiona chorągiewka sędziego obocznego wcześniej na pozycji spalonej. Chyba dwójka zawodników krakowskiej Wisły. Późno została gra przerwana. Tomek Kulawik zdążył trafić do siatki rywali. Tutaj no, nie zobaczyliśmy na powtórce, jak to wyglądało. Tam Tomasz Kulawik lekko dotknął piłkę. Tam ona trafiła do będącego w polu karnym Tomasza Frankowskiego i stąd chyba przerwanie tej akcji przez sędziego liniowego. No ale drugie ostrzeżenie dla szczecińskiej Pogoni. Niewiele brakowało, a po 10 minutach spotkania Wisła prowadziłaby już 2-0. Sunday do Węgrzyna. Ten do Marka Zająca. Kulawik. Próbują wciągnąć na własną połowę gości i zawodnicy Wisły. Węgrzy. I właśnie to rozgrywanie piłki sprawiło, że sporo miejsca zrobiło się tutaj na lewej stronie boiska, ale niedokładne dośrodkowanie Węgrzy. Bardzo aktywny od pierwszych minut spotkania Krzysztof Bukalski. Znowu odebrał piłkę rywalom, ale zabrakło może pół metra, aby ta piłka trafiła do Moskalewicza, który wychodził na pozycję. Za późno było to podanie do wybiegającego na pozycję Moskalewicza. Bukalski po ostatnich spotkaniach nie zbierał zbyt pochlebnych recenzji. Może dlatego dzisiaj w tym ostatnim meczu sezonu chce pokazać się z jak najlepszej strony. Chce zatrzeć to niekorzystne wrażenie. Dymkowski walczył tam z Markiem Zającem. Wydawało się, że napastnik Pogoni może sobie poradzić. Ta piłka minęła Marka Zająca, ale zwrotność obrońcy krakowskiej Wisły wzięła tutaj górę. Poradził sobie z napastnikiem rywali. Szybki kontratak, lewa strona boiska. Dośrodkowanie w pole karne Nicińskiego, ale prosto w ręce dobrze interweniującego Radosława Majdana. I Majdan próbuje szybko rozpocząć akcję swojej drużyny. Zobaczył, że nie zdążyli jeszcze wrócić zawodnicy gospodarzy na własną połowę. Jednak zatrzymana ta akcja, to już nie będzie szybki kontratak. Dymkowski. Ładne rozegranie piłki, niewiele brakowało. Artur Sarnat wyciągnął się w bramce i z najwyższym trudem wydawało się, że tam dotknie tej piłki, gdyby ona zmierzała do siatki. Tak się jednak nie stało. Niecelne uderzenie na Państwa ekranach strzelec, młodziutki Piotr Kluzek.
Sunday z Bukalskim na środku boiska. Pater do Marka Zająca. Ponownie Bukalski. Ładnie Bogdan Zając dojrza tam na prawej stronie Marka Zająca. Próba szybkiego rozegrania piłki, ale niedokładni Wiślacy. Dymkowski za linią pola karnego, dribbling Dymkowskiego, dobra interwencja Bukalskiego, ale tylko na chwilę wyjaśnia sytuację Bukalski. Jeszcze tam bardzo dobra interwencja Bogdana Zająca i Sunday do Frankowskiego. Prawą stroną boiska uciekał Marek Zając. Ładnie teraz szedł do środka, dojrzał tam Frankowskiego w polu karnym, ale dobra interwencja któregoś z obrońców Pogoni. Szybko wyrzucony aut. Moskalewicz poradził sobie z trójką zawodników. Moskalewicz indywidualnie próbował zakończyć tę akcję. Chyba mógł dograć przed pole karne. Tam był przed polem karnym jeden z jego partnerów. W polu karnym czekał na podanie również niepilnowany Tomasz Frankowski. No gdyby Moskalewicz zdecydował się jednak na podanie do któregoś z kolegów, mogło się to zakończyć drugą bramką dla gospodarzy. Odważniej teraz atakują piłkarze Pogoni trójką zawodników. Dośrodkowanie Solnicy, ale prosto pod nogi Kazimierza Węgrzyna. Bogdan Zając do Marka Zająca. Bukalski na prawej stronie. Pater przed polem karnym jest Moskalewicz. Dośrodkowanie, tutaj żaden z zawodników nie zamykał akcji. I tak na wszelki wypadek Dariusz Fornalak wybija piłkę. Dariusz Fornalak pokazuje, że będzie potrzebna zmiana. Przypominam, tylko dwóch zawodników rezerwowych na ławce szczecińskiej Pogoni. Robert Sikorski i Damir Marekicz. Zaokołanie zrzutu rożnego rozpoczną grę gospodarze. Bukalski się pospieszył, już ustawił sobie piłkę w narożniku boiska. Jednak arbiter szybko pokazał, że z zautu powinien rozpocząć grę pomocnik krakowskiej Wisły. Cofnęli się teraz gospodarze na własną połowę. Na połowie rywala zostali tylko Olgierd Moskalewicz i Tomasz Frankowski. Wreszcie Olgierd Moskalewicz dostał szansę gry w ataku, wcześniej ustawiany w drużynie Wisły w linii pomocy. Wreszcie troszeczkę słonka pojawiło się nad stadionem krakowskiej Wisły, właściwie do godziny 14. Piękne słońce, piękna pogoda. Wydawało się, że to będzie taki prawdziwy festyn, prawdziwe świętowanie tego mistrzostwa kraju. No a później, kiedy pojawili się na stadionie piłkarze szczecińskiej Pogoni, a o tym za chwilę, bo znowu było groźnie w polu karnym krakowskiej Wisły. Paweł Drumlak miał tam sporo miejsca. Późno dosyć pojawili się przy nim obrońcy drużyny gospodarza. Więc kiedy pojawili się na stadionie zawodnicy Pogoni, niebo się zachmurzyło. Można powiedzieć, że to specjalność drużyny gości. Przypomnijmy, że całkiem niedawno spotkanie warszawskiej Legii z Pogonią Szczecin zostało przełożone o jeden dzień ze względu na burzę. Tam w Warszawie po prostu nie dało się grać na murawie. Widzieli Państwo zmianę. Wszedł na boisko Damir Marety, czy pierwsza zmiana w tym spotkaniu. Jakiś uraz nie pozwolił Dariuszowi Fornalakowi na kontynuowanie tego spotkania. Na Państwa ekranach właśnie Dariusz Fornalak, obandażowana noga, no i okazało się, że odnowiła się kontuzja zawodnikowi szczecińskiej Pogoni, naderwany mięsień. Dariusz Fornalak nie zagra w ostatnim spotkaniu sezonu 1998-99.
Myślę, że to może wprowadzić jeszcze większy chaos w szeregi obronne drużyny gospodarzy. Przepraszam, drużyny gości. Mówiłem o tym, brak Macieja Stolarczyka. Teraz jeszcze zejście Dariusza Furnalaka. Dwójka obrońców. Ma na pewno spory ból głowy trener Jan Jucha i Leszek Jezierski. Węgrzy do Kulawika. Kulawik do Marcina Zająca. Widzieli Państwo, poślizgnął się Marcin Zając. Jednak ta murawa nie sprzyja zawodnikom krakowskiej Wisły. Na pewno lepiej są wyszkoleni technicznie, ale jest ślisko. Bukalski, mocne uderzenie. Minimalnie ponad poprzeczką bramki szczecińskiej Pogoni. Bardzo szybko zaszło słońce nad stadionem krakowskiej Wisły i wygląda na to, że właśnie przy takim zachmurzonym niebie będziemy dalej obserwowali to spotkanie. 19 minut meczu za nami. Wisła prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0. Po bramce w 8 minucie spotkania Olgierda Moskalewicza. Szansa na kontratak. Frankowski do Nicińskiego. Niciński już w polu karnym. Zostawia piłkę Frankowskiemu. Sprytnie, technicznym strzałem chciał trafić do siatki rywali Frankowski, ale piłka odbiła się od Leszka Pokładowskiego i rzut rożny dla gospodarzy. Na Państwa ekranach lider strzelców pierwszej ligi piłki nożnej Tomasz Frankowski. 20 bramek na koncie. No nie wydaje się, żeby któryś z zawodników mu zagroził 3 bramki przewagi nad Arturem Wichniarkiem, który jest na drugim miejscu w tej klasyfikacji strzelców. Po raz kolejny Radosław Majdan próbował interweniować przy rzucie rożnym, ale niepewna była to interwencja. Podniesione ręce obrońców szczecińskiej Pogoni, ale nie doszedł do piłki Tomasz Frankowski. Słyszą Państwo, że deszcz wciąż przeszkadza zawodnikom w meczu Wisły z Pogonią. Niciński. Węgrzyn. Frankowski ładnie piętą do Nicińskiego. Teraz również odbił piłkę piętą, ale przypadkowo i przerwana akcja gospodarza. Ładne zachowanie zawodników Pogoni. Leży na murawie Grzegorz Niciński. Jest tam przy nim Damir Maretic, jest przy nim również sędzia Andrzej Kobierski. Jednak potrzebna jest interwencja lekarza i masażysty krakowskiej Wisły. Na pewno działacze krakowskiej Wisły z olbrzymim niepokojem będą czekali na początek czerwca, na decyzję UEFA odnośnie gry w europejskich pucharach. Jest o co walczyć za awans do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. UEFA płaci 4 miliony franków. Trzeba przyznać, że działacze Wisły zrobili wszystko, aby ta kara została anulowana, aby Wisła została odwieszona. Stadion zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Mówi się o dalszych zmianach, mówi się o dalszej rekonstrukcji stadionu. W najbliższym czasie ma zostać zmieniona płyta boiska. Płyta boiska w Krakowie będzie podgrzewana. To jest jeden z wymogów UEFA dla zespołów występujących w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ukarany żółtą kartką zawodnik Pogoni Jarosław Kwastek. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Błysnęło nad stadionem. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli tutaj burzy, bo wtedy rzeczywiście można by mówić o zawodnikach Pogoni jako o specjalistach od gry w takich warunkach. Niciński, dośrodkowanie w pole karne. Musiał wracać po piłkę Frankowski. Próbował podawać do Kulawika, ale nie doszedł do piłki. Maleńki pomocnik gospodarzy. I Węgrzyn z Bogdanem Zającym. Bukalski, pokazał mu się Pater. Dobrze teraz pilnowani
podopieczni Franciszka Smudy. Nie ma swobody, Sunday musiał wycofać do Kulawika. Kulawik ładnie na prawą stronę pola karnego do Frankowskiego. Ten wycofuje do Marka Zająca. Bardzo ładne uderzenie Marka Zająca. Niewiele brakowało. Piłki dotknął jeszcze Radosław Majdan, a więc od rzutu rożnego rozpoczną grę gospodarze. Ponownie Marek Zający w roli głównej, tym razem bardzo wysoko wyskoczył w górę, aby spróbować głową skierować piłkę do siatki, jednak zabrakło kilku centymetrów. Wciąż piłkarze krakowskiej Wisły, że stałe fragmenty gry w ich wykonaniu to niezwykle groźna broń. Spokojnie Bogdan Zając na aut. Rzadko gra toczy się na połowie krakowskiej Wisły, rzadko decydują się na ataki zawodnicy szczecińskiej Pogoni. Rafał Piotrowski doszedł, wydawało się, że dojdzie do tej piłki, jednak poślizgnął się i od bramki Artur Sarny. Krakowskiej Wisły wśród działaczy coraz więcej mówi się o następnym sezonie, coraz więcej mówi się o zawodnikach, którzy mają wzmocnić ten zespół przed sezonem 99-2000. Najbardziej prawdopodobne wydaje się przejście do krakowskiej Wisły Tomasza Łapińskiego. Według niektórych Tomasz Łapiński, stoper drużyny Widzewa, już podpisał kontrakt z Wisłą. Pater, dośrodkowanie w pole karne, tam zamyka akcję z lewej strony Sunday. Przed polem karnym Niciński, z wód Nicińskiego, uderzenie po ziemi. Tam jeszcze próbował wślizgiem skierować piłkę do siatki rywali Pater. Kolejne nazwiska, które wymienia się w kontekście ewentualnie przejścia do krakowskiej Wisły, to Mirosław Szymkowiak z Widzewa, Jacek Krzynówek z GKS-u Bełchatów. Obok nich Ariel Jakubowski z Łódzkiego Klubu Sportowego. Franciszek Smuda od momentu, kiedy trafił do Krakowa, cały czas nie ukrywał, że głównym jego celem jest ściągnięcie do tego zespołu Tomasza Łapińskiego. Zawodnika, na którym może opierać się szkielet zespołu. Oczywiście myśląc o wizji zespołu Franciszka Smudy. No i wygląda na to, że Franciszek Smuda dopiął swego. Próbował z bardzo dużej odległości Solnica zaskoczyć bramkarza Wisły. Właśnie na Państwa ekranach Franciszek Smuda uśmiechnięty, jego zespół prowadzi 1-0 dziś. Jego wielki dzień, trzecie mistrzostwo Polski Franciszka Smudy. Pater. Bukalski. Nie doszło to podanie do Moskalewicza. Ponownie nieco słońca nad stadionem Wisły. Rafał Piotrowski, dośrodkowanie w pole karne i spokojnie Artur Sarnat pozwala, aby piłka opuściła linię końcową boiska. 27 minut meczu za nami. Wisła prowadzi z Pogonią 1-0, bramka w 8 minucie Olgierda Moskalewicza. Jan Juchaj, trener, koordynator z lewej strony, historia polskiej piłki nożnej, tak to chyba można określić, Leszek Jezierski. Pytałem przed tym spotkaniem Leszka Jezierskiego, czy wobec takich warunków, jakie obecnie panują w Szczecinie, zamierza pozostać w tej drużynie na przyszły sezon. Powiedział, że raczej nie,
ale w poniedziałek mają zapaść ostateczne decyzje. Wiele mówiło się o tworzeniu w Szczecinie spółki kapitałowej, wiele mówiło się o pomocy miasta, jednak to, że występ piłkarzy Pogoni w dzisiejszym meczu stał pod znakiem zapytania, świadczy o tym, że były to tylko obietnice i to obietnice na papierze. Zresztą mówią o tym otwarcie zawodnicy Pogoni Szczecin. Wszyscy z nich są bardzo rozgoryczeni sytuacją. Otrzymali mnóstwo obietnic, jednak żadna z nich nie została spełniona. Węgrzyn próba dośrodkowania w pole karne. Jeszcze mógł poprawić Kazimierz Węgrzyn, ale umiejętnie zablokowany przez Mariusza Kurasy. Mówiłem Państwu o dwóch zawodnikach krakowskiej Wisły powołanych do prezentacji Polski. Gdyby nie kontuzje Kałużnego i Czerwca, selekcjoner Janusz Wójcik twierdził, że również ta dwójka znalazłaby się w jego karcie. Na pewno kibice dzisiaj na stadionie krakowskiej Wisły marzyli o tym, żeby ich drużyna, aby ich ulubieńcy zwycięsko zakończyli ten sezon, w ten sposób akcentując Mistrzostwo Polski z olbrzymią przewagą punktową nad pozostałymi drużynami. Teraz błąd Bukalskiego, musiał naprawić swoje potknięcie faulując rywala. Chwaliłem Bukalskiego w pierwszych minutach spotkania, no tym razem pomocnik Wisły się nie popisał. Rzut wolny dla Pogoni, nie ma w składzie pauzującego za żółte kartki Piotra Mandrysza. On jest specjalistą od stałych fragmentów gry. On potrafi z takiej odległości mocno i precyzyjnie uderzyć. A widzieli Państwo, jak wyglądało uderzenie na bramkę krakowskiej Wisły Rafała Piotrowskiego. Pół godziny meczu za nami. Wisła prowadzi z Pogonią 1-0. Do końca Grzegorz Pachor. Próbował tam jeszcze zaatakować Radosława Majdana. Piłka już na połowie Wisły. Węgrzyn. Po chwili ciszy budzi się doping na stadionie Wisły. Frankowski z Markiem Zającem, Moskalewicz. Jest Sunday. Odbita piłka od Sunday, opuszcza linię końcową. Od bramki rozpocznie grę Radosław Majdan. Tytuł mistrza Polski dla krakowskiej Wisły. Pogoń Szczecin zapewniła sobie utrzymanie w lidze, zwyciężając na własnym boisku GKS Bełchatów i jednocześnie spychając bełchatowian w otchłań drugoligową. Obok GKS-u Bełchatów do drugiej ligi spada GKS Katowice. Dziś poznamy zespoły, które zajmą drugie, trzecie i czwarte miejsce w tabeli. Jest to niezwykle ważne, szczególnie jeżeli chodzi o walkę o europejskie puchary. Ofiarnie kulak Węgrzyn. Bogdan Zając do Marka Zająca. Częściej gospodarze przeprowadzają akcję prawą stroną boiska. Więcej swobody tam mają zawodnicy Białej Gwiazdy. Sunday. Pokazał mu się z lewej strony Frankowski, zrobił kółeczko Sunday i zagrał do tyłu do Bogdana Zająca. Bukalski próbował wślizgiem dojść do tego podania. Kontratak drużyny gości. Ale zablokowany Rafał Piotrowski. I Damir Maretic po nodze Tomasza Kulawika na aut. Thank you.
Ogier Moskalewicz strzelił dziś swoją trzecią bramkę dla krakowskiej Wisły. Ta bramka jak na razie dała prowadzenie gospodarzom 1-0. Węgrzyn do Pukalskiego. Po strzeleniu bramki przez Wisłę niewiele mamy interesujących spięć podbramkowych. Często piłka rozgrywana jest na środku boiska. Może teraz. Dośrodkowanie Patera. Tutaj biegnie do piłki Frankowski, ale został uprzedzony i rzut rożny dla krakowskiej Wisły po główce Jarosława Chwastka. Stawiamy początek fety, która myślę będzie tu miała miejsce po spotkaniu, wręczenie medali, no a potem zapowiadana jest zabawa do białego rana. Pozostaje życzyć tylko działaczom i kibicom krakowskiej Wisły, aby pogoda nie pokrzyżowała planów. Niciński nie doszedł do tego podania. Chorwacki zawodnik sprowadzony do Pogoni razem z Dario Simiczem. Simicz nie potrafił sobie wywalczyć miejsca w podstawowej jedenastce. Maretić najczęściej grał w podstawowym składzie zespołu. Sunday. Kulawik. Zdenerwowany Marek Zając nie zorientował się w intencjach Tomasza Kulawika. Ale jeszcze nie koniec akcji. Niciński. Znowu niedokładnie. Za dużo jest niedokładności w poczynaniach krakowskiej Wisły. Ale nie ma co się dziwić piłkarzom, gospodarzy, jak twierdzi trener Franciszek Smuda, za szybko zapewnili sobie ten tytuł mistrza Polski. Dzisiaj również myślami są już chyba przy dekoracji. Piotrowski. Dogranie w pole karne. Niepotrzebnie chyba czekał na piłkę Dymkowski i zdążył wrócić Pater. Grzegorz Pater. Jeszcze nie koniec akcji Pogoni. Przepuścił piłkę Solnica i niewiele brakowało, aby doszedł do niej przed bramką Wisły Dymkowski. Najskuteczniejszy zawodnik drużyny gości. Wspólnie z Olgierdem Moskalewiczem tworzyli parę niezwykle groźnych napastników. Moskalewicz dziś w krakowskiej Wiśle. Frankowski włączył się do akcji. Bogdan Zając. Frankowski faulowany przez Mareticza. Niepotrzebne pretensje zawodników szczecińskiej Pogoni. Rzeczywiście Frankowski wypuścił sobie mocno tę piłkę. Nie doszedłby do niej, no ale jednak sfaulowany został. I ponownie z podobnego miejsca jak kilka minut temu Bukalski. Tym razem dośrodkowanie na głowę Nicińskiego. Niciński podziękował za to dokładne dogranie Pukalskiemu. Niewiele brakowało. Po raz kolejny musiał interweniować Radosław Majda. Jeszcze głową padając na murawę próbował skierować piłkę do siatki rywali Moskalewicz. Drużyna gości sprawia wrażenie
jakby nie miała nic przeciwko temu, aby to spotkanie zakończyło się właśnie takim wynikiem, jednobramkowym zwycięstwem rywali. Wiadomo, szczecińska Pogoń już o nic nie walczy w lidze. Na pewno zawodnicy chcą tutaj pokazać się z dobrej strony, ale na pewno zdają sobie sprawę z siły rywala. I ładne uderzenie w ręce Artura Sarnata. A strzelał Andrzej Rydz. Sandes do Kulawika. Kulawik tam ręką zagrał zawodnik Pogoni, to był Kuras. Sędzia zastosował przywilej korzyści i okazja do kontrataku. Trzech zawodników Pogoni, trzech zawodników krakowskiej Wisły. Ale sprytnie Bogdan Zając poradził sobie z rywalem. Lat. Czekali kibice krakowskiej Wisły, aby ich Wisełka, aby ich zespół mógł świętować Mistrzostwo Kraju. Gdy jeszcze do tego dodamy tytuł Króla Strzelców, najprawdopodobniej oczywiście Tomasza Frankowskiego. Gdy do tego dodamy, że Wisła prowadzi w tabeli fair play, 21 żółtych kartek, żadnej czerwonej. To najlepiej świadczy o przewadze drużyny w rozgrywkach piłkarskich sezonu 98-99. Przewadze drużyny prowadzonej przez Franciszka Smudę. A skoro wspomniałem już o fair play, drużyna Pogoni Szczecin jest jedną z najostrzej grających w naszej lidze. 62 żółte kartki, 3 razy tyle co gospodarze. I do tego jeszcze 5 czerwonych. Gorszy bilans, jeżeli chodzi o żółte i czerwone kartki w naszej lidze, ma tylko warszawska Polonia. Po raz kolejny poślizgnął się któryś z zawodników, tym razem Sunday, jednak murawa wciąż sprawia sporo kłopotów piłkarzom. Bukalski zobaczył, że Majdan jest wysunięty. No i Majdan wypuścił tę śliską piłkę z rąk. Za daleko miał do niej Frankowski, aby spróbować dobić i trafić do siatki rywali. Szybka, dobra decyzja Bukalskiego z powietrza. W trudnej sytuacji Bukalski zdecydował się na uderzenie. I było to uderzenie celne. Piłka do Dymkowskiego, ale dobrze głową Węgrzy. Dojdzie do niej jeszcze Dymkowski, zanim piłka opuści linię boczną boiska. Piotrowski. Dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj króluje Bogdan Zając. Nie wiem, co w tym momencie Jarosław Pastek chciał zrobić. To chyba była próba uderzenia, może próba skopiowania wyczynu zawodnika z krakowskiej Wisły, który gra z takim samym numerem jak on, a więc Krzysztofa Bukalskiego. Jednak wykonanie dużo, dużo gorsze. Bukalski. Bogdan Zając. Marek Zając, ponownie Bukalski. I to, o czym Państwu już mówiłem. Większość akcji krakowskiej Wisły prowadzona jest prawą stroną, tam gdzie operuje Marek Zając. Sunday. Frankowski nie ma czasu nawet na przyjęcie piłki. Natychmiast jest atakowany przez Leszka Pokładowskiego. Bogdan Zając. Ładnie chciał włączyć się do akcji ofensywnej swojej drużyny. Przy linii bocznej Olgierd Moskalewicz. Sędzia jeszcze nie pozwala, aby Moskalewicz, przy którym przed chwilą trochę pracy mieli masażyści i lekarze krakowskiej Wisły, wbieg na boisko. Frankowski miał tam Sandeja, wybrał jednak Kulawika. Kulawik próbował dograć do Sandeja i w to wszystko włączył się Andrzej Rycza. Teraz dopiero Andrzej Kobierski pozwala, aby Olgierd Moskalewicz wrócił na boisko. Kulawik, chyba tam ręka
zawodnika drużyny ze Szczecina. Przypadkowe odbicie piłki ręką, tak to zinterpretował Andrzej Kobierski. Nieco odważnie w tych ostatnich minutach grają zawodnicy Pogoni. Nieco odważnie atakują, ale teraz muszą szybko wracać na własną połowę, bo już rozpoczyna swoją akcję Wisła. Frankowski pokazuje tam niepilnowany Marek Zając z prawej strony pola karnego, aby mu dograć piłkę. Moskalewicz, indywidualna akcja Moskalewicza. Trzech rywali oszukał jeszcze Frankowski. Próbował dojść do tej piłki w polu karnym, ale wybija piłkę na poza boisko Leszek Pokładowski. Gromkie jeszcze jeden na trybunach. Kibice liczą, że jeszcze w tych dwóch minutach pozostałych do zakończenia pierwszej części spotkania zawodnicy krakowskiej Wisły potrafią strzelić drugą bramkę. Przypomnę, Wisła prowadzi 1-0 po bramce Olgierda Moskalewicza. Nie było tutaj żadnego z zawodników Wisły. Był Piotr Kluzek, ale nie trafił w piłkę. I faulowany Pater. Trener Franciszek Smuda pokrzykuje na swoich zawodników, aby odważniej weszli w pole karne, aby spróbowali wykorzystać ten stały fragment gry. Kulawik zostawia piłkę Bukalskiemu. Bukalski, ale prosto w ręce Majdana. Teraz fatalny kick z Majdana. Jest Bukalski. Przed polem karnym Niciński. Jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Moskalewicz. Uderzenie Olgierda Moskalewicza. Ależ cudowny strzał napastnika drużyny krakowskiej Wisły. Druga bramka Olgierda Moskalewicza w tym spotkaniu. No tak jak gdybym wywołał tę bramkę, mówiłem, dwie minuty do zakończenia spotkania i stało się. Wspaniałe uderzenie Olgierda Moskalewicza, nie miał najmniejszych szans Radosław Majda. 45. minuta spotkania, ponownie Olgierd Moskalewicz wpisuje się na listę strzelców. 2-0, Wisła prowadzi ze szczecińską Pogonią. Być może Olgierd Moskalewicz właśnie swoją postawą na boisku, właśnie tymi strzelonymi bramkami chce udowodnić Franciszkowi Smudzie, że powinien od początku gry w krakowskiej Wiśle dostawać szansę właśnie w ataku, właśnie na tej pozycji, gdzie grał w zespole szczecińskiej Pogoni. Po pierwszych 45 minutach Wisła prowadzi z Pogonią 2-0. Obie bramki zdobył Olgierd Moskalewicz w 8. 45 minucie spotkania. A ja zapraszam Państwa za kilkanaście minut na drugą połowę meczu. Być spora niespodzianka, że Wisła zagra w europejskich pucharach w następnym sezonie. Bogdan Zając, Bukalski. Dubicki. Niedokładnie do Kulawika. Solnica. Piątką atakują goście. Solnica. Kluzek. Bez problemu radzą sobie Wiślacy z tymi wolno przeprowadzanymi atakami gości. Sandej. Bukalski. Bogdan Zając. Patek. Marek Zając. Bukalski. Ładnie przyjął piłkę, ale już na skutku nie uda. Kuras. Do Solnicy. Solnica zostawiony tutaj bez opieki, ale po raz kolejny dobra interwencja Kazimierza Węgrzy. Mówiłem o zawodnikach, którzy mogą trafić do krakowskiej Wisły w przyszłym sezonie. Mówiłem o tym, że
Wiele osób twierdzi, że już podpisany kontrakt ma Tomasz Łapiński. A nie powiedziałem o Macieju Żurawskim. Również z tym zawodnikiem, z napastnikiem i ofensywnym pomocnikiem poznańskiego Lecha prowadzą rozmowy działacze Telefoniki i menadżer Wisły Zdzisław Kapta. Bukalski. Frankowski. Z powrotem do Bukalskiego. Niciński. Duża odległość, uderzenie Nicińskiego. I słyszą Państwo pretensje Franciszka Słowi. 52. minuta spotkania. Wisła prowadzi z Pogonią 2-0 po dwóch golach Olgierda Moskalewicza, którego nie ma już na murawie. Węgrzyn głową. Niewiele brakowało, żeby Frankowski przejął tę piłkę. Maretić dziś przekwalifikowany w drużynie Pogoni na obrońcę. Spowodowały to kontuzje Stolarczyka i Dariusza Fornalaka, który po kilku minutach musiał dziś opuścić murawę. Maretić zazwyczaj operuje w linii pomocy drużyny ze Szczecina. Wciąż nie najwyższe tempo, wciąż rwane, szarpane akcje z jednej i z drugiej strony. Solnica. Trafił do Szczecina z warszawskiej Legii. Początek w barwach Pogoni miał niezwykle efektowny. Ale ostatnio trenerzy szczecińskiej Pogoni nie mają powodów do zadowolenia z postawy tego zawodnika. Kulawik z autu, szybko do Dubickiego. Dubicki nie ma komu zagrać w polu karnym. Dopiero teraz biega tam Pater. Przed polem karnym stał Frankowski, ale stracił piłkę Dubicki. Solnica pokazuje na środku boiska, że jest niepilnowany. Do niego podanie. Lewą stroną ucieka Dymkowski, prawą Kluzek. Podanie do Kluska, ale bardzo dobrze ustawiony Bogdan Zając. I Sandek. Do Nicińskiego, ten z pierwszej piłki do Dubickiego, ładne odegranie do Nicińskiego, Dubickiego, tam szarża w polu karnym i zablokowane podanie, dośrodkowanie Nicińskiego, który teraz bardzo zdenerwowany. Pokazuje, że mógł zagrać górną piłkę, że mógł podnieść piłkę i w ten sposób spróbować ponad interweniującym Radosławem Majdanem dograć do partnerów. No rzeczywiście miał czas Niciński, mógł się obrócić, mógł spokojnie spojrzeć, jak są ustawieni zawodnicy Pogoni, jak są ustawieni jego koledzy z zespołu. Rzut rożny. I po raz kolejny Radosław Majdan źle obliczył lot piłki. Co prawda ta wyleciała poza linię końcową, no ale wyjście niepewne Radosława Majdana z bramki. Na stadionie nie milknie doping, nie milkną śpiewy. Ja już sobie wyobrażam, proszę Państwa, co tu się będzie działo po 90 minutach gry. Co tu się będzie działo, kiedy zostaną wręczone medale przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Mariana Dziurowicza. Co tu się będzie działo, kiedy zakończy się część oficjalna, kiedy na murawie będą mogli pojawić się kibice, aby razem ze swoimi ulubieńcami świętować tytuł mistrza kraju. Stracił na moment piłkę Rycak. Ponownie odebrał mu ją Patek. Bukalski. Piękne podanie Bukalskiego do Frankowskiego. Czy Frankowski po raz 21 wpisze się na listę strzelców? Złapał się za głowę Frankowski. Nieprawdopodobne, jak ta piłka mogła nie wpaść do siatki. Dwukrotnie piłka odbiła się od słupka. Jednego, drugiego i wyleciała w pole. Tak niewiele Frankowskiemu zabrakło teraz do szczęścia. Na pewno Frankowski marzy o zdobyciu 21 gola.
Pokazywaliśmy Państwu informacje z Łodzi, gdzie Widzew prowadzi z ŁKS-em 2-0. A przecież Artur Wichniarek ma 3 straty, 3 bramki straty do Frankowskiego. Olbrzymi pech Frankowskiego. Rzadko się zdarza na ligowych boiskach, aby piłka dwukrotnie odbiła się od słupka i wyszła w pole. Z autu rozpoczynają grę gospodarze. Dubicki walczy o piłkę. Dubicki po raz kolejny w dobrej sytuacji. Frankowski na lewej stronie ma Bukalskiego. Bukalski, uderzenie zablokowane przez Maretića. Mógł chyba indywidualnie spróbować zakończyć tę akcję. Frankowski miał tam trochę miejsca, miał trochę swobody. Ale ponownie Wisła. Bukalski niedokładnie do Kulawika. Jeszcze zmiany w zespole gospodarzy. Być może trener Franciszek Smuda da szansę rezerwowym zawodnikom. Jak na razie jedna zmiana w zespole gospodarzy. A na ławce rezerwowych pozostali jeszcze zawodnicy z pola: Sławomir Paluch, Krzysztof Smoliński i Paweł Nowak. Kolejny rzut rożny. Poza polem karnym Wisły tylko Bogdan Zając i Grzegorz Patek. Dubicki nie doszedł do tej piłki. Doszedł do niej Leszek Pokładowski i wybił ją na kolejny rzut rożny. Zmierza na drugą stronę boiska Krzysztof Bukalski. Wspaniałe zachowanie publiczności. Nie milkną te śpiewy w drugiej części spotkania, nawet na sekundę. Szybko muszą wracać Wiślacy na swoją połowę po tym nieudanym rzucie rożnym. Kontratak Pogoni, Kluzek. Jeszcze na lewej stronie boiska jest Piotrowski. Piotrowski, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj czekał już na piłkę Dymkowski. Nawet schylił się, już przymierzając się do uderzenia głową, ale nie dotarła do niego piłka. Bukalski. Niciński pada na murawę, rzut wolny dla gospodarzy. Duża odległość od bramki Radosława Majdana. Chyba Krzysztof Bukalski nie zdecyduje się na uderzenie. Z prawej strony wybiega Marek Zając, do niego zagrywa Bukalski. Sunday do Bogdana Zająca, niedokładnie. W pierwszej połowie spotkania trener Franciszek Smuda po raz pierwszy od dłuższego czasu zdecydował się na grę dwójką napastników. Tę dwójkę napastników tworzyli Frankowski i Moskalewicz. Ulubiony system gry Franciszka Smudy to jest jeden napastnik i piątka pomocników. Faulowany Grzegorz Patek. Będziemy mieli chyba drugą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Tak jest, ukarany żółtym kartonikiem Leszek Pokładowski. Spotkania i druga żółta kartka dla zawodnika gości. Teraz ukarany nią został Leszek Pokładowski, oznaczony numerem 16. I prawie z tego samego miejsca, co mniej więcej minutę temu, rzut wolny dla Wisły. 61. minuta spotkania. Wciąż dwubramkowe prowadzenie gospodarzy. Stali teraz, patrzyli na siebie trzej zawodnicy krakowskiej Wisły. Żaden nie zdecydował się, aby ruszyć do tej bezpańskiej piłki w polu karnym Pogoni. Węgrzyn i szarżujący Solnica. Wybiegiem z bramki uratował sytuację
Sarnat, ale to wybicie Sarnata, jak się okazało, bardzo dokładne, jednak uniesiona chorągiewka sędziego bocznego na spalonym zawodnik krakowskiej Wisły. A Tomasz Kulawik już ruszył na bramkę Radosława Majdana. Pater. Dobrze dzisiaj grający w destrukcji Pater. Takie zadania powierzył mu trener Franciszek Smuda. Rzadko Pater włącza się dziś do akcji ofensywnych drużyny gospodarzy. Bukalski. Pater do Marka Zająca. Ten z pierwszej piłki próbował zagrać do Daniela Dubickiego, ale niedokładnie. I Bogdan Zając. Kluzek. Kluzek do Rycaka. Ten do Solnicy. Dośrodkowanie Solnicy w pole karne. Tam przyjął piłkę Dymkowski. Trzech zawodników Wisły przy nim. Wycofał piłkę Dymkowski. No i niewiele brakowało. Ale Artur Sarnat był na posterunku. Gdyby ta piłka zmierzała w światło bramki po strzale Mariusza Kurasa, myślę, że bramkarz krakowskiej Wisły poradziłby sobie z tym uderzeniem. Słyszą Państwo, sektor zajmowany przez najgorętszych sympatyków Wisły pobudza do dopingu. Cały stadion próbuje sprawić, aby cały stadion w tych ostatnich 28 już w tej chwili minutach sezonu 98-99 dopingował mistrzów Polski i dopingował zespół krakowskiej Wisły. Bliski przyjęcia piłki był Pater, jednak Dymkowski. Solnica zamyka akcję, teraz dopiero przy nim Marek Zając. Kolejne dośrodkowanie Solnicy i piłki ostatni dotkną Węgrzy. Będzie rzut rożny dla Pogoni. Wisła już ma mistrza Polski. Teraz na pewno kibice marzą o tym, aby zespół zaakcentował swój udział w europejskich pucharach w jakiś mocny sposób. Na pewno konfrontacji z Parmą Wisła w tym sezonie wstydzić się nie musi. Była zespołem, który Parmie sprawił najwięcej problemów. Głową Marek Zając do Sandeja. I brakuje Sandej. Ten ładnie minął Kurasa, Sandej, ale nie poradził już sobie z Drumlakiem. Jeszcze Bukalski. Powrót jeszcze! Ponownie Sandej. Pokazuje Kulawik, gdzie powinien zagrać piłkę Sandej. Teraz niecelne podanie Nicińskiego do Frankowskiego. Jeszcze nieustępliwość Nicińskiego, ale polował rywala i rzut wolny dla gości. 64 minuta spotkania, druga. No i można powiedzieć, że trenerzy Jan Jucha i Leszek Jezierski rzucają na szale wszystko, co mają, a więc ostatniego rezerwowego. Wchodzi na boisko Robert Sikorski, a boisko opuszcza Andrzej Rycak. Druga zmiana w przeciwskiej Pogoni. Zmiana również w zespole gospodarzy. Wchodzi z boiska Ibrahim Sandej, a wchodzi na murawę Sławomir Paluch. Dziękujemy Ibrahim. No i właśnie Sławomir Paluch przy piłce do Dubickiego. Dubicki w pole karne, tam był Paluch i bramka! Tomasz Frankowski wreszcie wpisuje strzelców. Był tak blisko, kiedy piłka wędrując po linii bramkowej odbijała się od słupków, ale tym razem po kicie Palucha w polu karnym Tomasz Frankowski kieruje piłkę do siatki szczecińskiej Pogoni. Popatrzmy jeszcze raz na tę akcję, dośrodkowanie Dubickiego. Tutaj próbował strzelać Paluch, niedokładnie, nie trafił czysto w piłkę, ale wykorzystał to Tomasz Frankowski i z najbliższej odległości głową kieruje piłkę do siatki rywali. 3-0 Wisła Kraków prowadzi z Pogonią Szczecin. 66 minuta meczu. 21 bramka Tomasza Frankowskiego. Tyle samo bramek miał Tomasz Dziubiński, który jako ostatni z zawodników krakowskiej Wisły był królem strzelców.
Może teraz jeszcze odważniej zagrają piłkarze szczecińskiej Pogoni. Może teraz przez te 25 minut, które pozostały do zakończenia spotkania, będziemy oglądali nieco żywsze ataki drużyny gości. To na pewno wpłynie na jakość widowiska. Paluch wprowadził sporo ożywienia. Kiedy tylko pojawił się na murawie, padła bramka dla Wisły. Patek. I goście. Dymkowski. Dymkowski zdecydował się na uderzenie. Zobaczył, że Artur Sarnat wyszedł z bramki na 5-6 metr. Chciał to wykorzystać. 65 minucie spotkania. Trzecią bramkę w dzisiejszym meczu. Pokonać. A 21 w tym sezonie. No i niewiele brakowało. Franek Tomasz! Popularny Franek Tomasz Frankowski, ulubieniec publiczności w Krakowie, strzela trzecią bramkę w tym spotkaniu, trzecią bramkę dla Wisły i Wisła prowadzi z Pogonią 3-0. Tomek swoimi bramkami nawiązuje do wspaniałych tradycji Zdzisława Kapki i Kazimierza Kmiecika, którzy... I myślę, że Tomasz Frankowski już może cieszyć się z tytułu Króla Strzelców pierwszej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 98-99. Plawik do Marka Zająca. Dośrodkowanie Marka Zająca, ale piłka opuściła boisko wcześniej. I od bramki rozpocznie za chwilę grę Radosław Majka. Wisła Kraków miała już w swoich szeregach zawodników, którzy byli najskuteczniejsi w lidze podczas kolejnych sezonów. Wystarczy wspomnieć, że pierwszym Królem Strzelców w rozgrywkach pierwszej Ligi Piłki Nożnej był Henryk Rejman, zawodnik właśnie krakowskiej Wisły. Było to w 1927 roku. Pater, dośrodkowanie w pole karne, głową Frankowski, ale tym razem pewna interwencja Radosława Majdana. Coraz mniej sił mają piłkarze Pogoni, coraz łatwiej do pozycji strzeleckich dochodzą zawodnicy gospodarzy. Ale trzeba przyznać, że dokładniej rozgrywają piłkę Wiślacy i to sprawia coraz więcej problemów zawodnikom Pogoni. Na pewno trener Franciszek Smuda mówił o tym swoim piłkarzom. Przecież dokładne rozgrywanie piłki to oszczędzanie sił. A w tych warunkach, jakie dziś mamy w Krakowie, a więc parno, duszno, tych sił może zabraknąć pod koniec meczu. Tym bardziej, że przecież to ostatni mecz w sezonie. Bukalski, Kulawik. Zamknięci w obrębie prawie własnego pola karnego szczecinianie. Dokładne dogranie do Marka Zająca. Ten wycofuje do Bukalskiego, ale odchylony Bukalski. Ta piłka wpadła mu tam gdzieś pod nogi. Nie mógł jej czysto uderzyć. Trener Franciszek Smuda, oprócz tego, że zapowiada wzmocnienia, twierdzi, że nie wszyscy zawodnicy spełniają pokładane w nich nadzieje, że być może z niektórymi piłkarzami trzeba się będzie pożegnać, ale tutaj nie padają żadne nazwiska i bardzo dobrze. Myślę, że no, gdyby piłkarz wiedział przed zakończeniem sezonu, że może zostać skreślony z listy zawodników, w tym wypadku krakowskiej Wisły, na następny sezon, na pewno nie miałby motywacji do gry, na pewno nie miałby motywacji, aby pokazywać się z jak najlepszej strony w kolejnych spotkaniach ligowych. Kontratak szczecińskiej Pogoni, Dymkowski już jest w polu karnym. Dymkowski, ta piłka jeszcze odbiła się od nóg Kazimierza Węgrzyna i mogło to zaskoczyć Artura Sarnata, ale bardzo dobra interwencja bramkarza Wisły Kraków. Groźny jest Dymkowski, kiedy ma trochę miejsca, kiedy może się rozpędzić, bardzo ciężko go później zatrzymać. Jeden z nielicznych momentów, kiedy linie obronne Pogoni mają chwilę oddechu. Rzut rożny dla gości. Artur Sarnat wyszedł do piłki, ale uprzedził go tam, o ile dobrze widziałem, Dariusz Solnica. Piłka poszybowała ponad bramką Wisły. To był Robert Sikorski, wprowadzony na boisko w drugiej części spotkania.
za daleko na połowę pogoni. Tutaj próbuje walczyć o piłkę Frankowski i zmusił obrońcę te drużyny rywali do popełnienia błędu. Leszek Popadowski wybił piłkę na aut. Dośrodkowanie Patera, ale tutaj nie było żadnego z partnerów przed bramką Radosława Majdana. Pugalski do Patera. Pater, tutaj jest Dubicki, jest również Paluch. Paluch uderza. Dobrze ustawiony Radosław Majdan, ale uderzenie Palucha prosto w bramkarza. Gdyby ta piłka zmierzała przy słupku bramki Pogoni, myślę, że Radosław Majdan miałby olbrzymie problemy, bo przecież odległość nie była duża. Faulował Węgrzyn, szybko rozpoczęli grę goście. Znowu dośrodkowanie do Dymkowskiego, ale wracający Węgrzyn wybija piłkę na rzut rożny. 73. minuta spotkania. Wisła prowadzi z Pogonią 3-0. Dwie bramki Moskalewicza w pierwszej części gry i jedna bramka w 66. minucie spotkania Tomasza Frankowskiego. Odważnie weszli w pole karne Wisły goście. Tam siedmiu aż zawodników w białych koszulkach w polu karnym Artura Sarnata. Faulowany Paweł Drumlak. Ten Franciszek Smuda zdobywa swoje kolejne mistrzostwo. Marzą mu się takie osiągnięcia, myślę, jak Manchester United, a więc potrójna korona, aby zdobyć Puchar Polski, aby zaistnieć w europejskich pucharach, no i oczywiście wygrać Ligę Mistrzów. To na pewno marzenie każdego trenera, na pewno marzenie Franciszka Smudy. Kibice Manchester United mieli swoje chwile radości, kiedy wydawałoby się beznadziejnej sytuacji w finale Ligi Mistrzów na stadionie Nou Camp w Barcelonie Bayern prowadził. Manchester wydawało się, że jest już na kolanach. To Bayern stwarzał sytuację, to Bayern był bliższy podwyższenia rezultatu, a jednak właściwie 3 minuty po regulaminowym czasie gry zadecydowały, że fani Manchesteru przez najbliższy rok mogą się szczycić, że ich zespół jest najlepszym zespołem klubowym w Europie. A w Krakowie Wisła prowadzi z Pogonią 3-0. Paluch ma spory zapasy sił. Został wprowadzony na boisko w drugiej części spotkania. Bukalski do Marka Zająca, ten do Kulawika. Kulawik sprytnie przepuszcza piłkę. Węgrzyn. Węgrzyn chyba zdecyduje się na uderzenie. Mocne uderzenie, ale niecelne. Przeprosił kolegów z drużyny Węgrzyn, że nie dogrywał piłki do partnerów, że nie zdecydował się na podanie. Kazimierz Węgrzyn ma za sobą występy w reprezentacji kraju. Teraz niedostrzegany przez trenera Janusza Wójcik. Wójcik co prawda daje szansę piłkarzom krakowskiej Wisły, no ale kiedy przychodzi do tych najważniejszych spotkań, Wiślacy albo siadają na ławce rezerwowych, albo w ogóle nie znajdują się w szesnastce meczowej. Być może teraz będzie inaczej, być może teraz król strzelców Tomasz Frankowski otrzyma szansę w kolejnych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy. Od rzutu wolnego rozpoczną grę zawodnicy Pogoni. Pokładowski do Dymkowskiego. Ucichły trybuny, jak gdyby kibice już zbierali siły na to, co będzie się działo po zakończeniu spotkania. Ponownie Pokładowski. Udało mu się dośrodkować pole karne. Już tam przymierzał się do strzału z woleja Dymkowski, ale ponownie uprzedzony. Czeka na piłkę Dymkowski, nie wychodzi do piłki, nie szuka jej i bardzo umiejętnie wykorzystują to obrońcy krakowskiej Wisły. Kontratak gospodarzy. Rzadko Wisła na tym stadionie ma okazję do kontrataków. Piękne przepuszczenie piłki przez Frankowskiego. Kulawik, indywidualna akcja. Położył dwóch rywali. I Tomasz Kulawik zdobywa czwartą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Ładna, indywidualna akcja Tomasza Kulawika. Odbił jeszcze piłkę Radosław Majdan.
ale nie uchronił swojego zespołu od utraty kolejnej bramki. 76. minuta spotkania. Wisła prowadzi z Pogonią już 4-0. Ładnie tutaj położył Kulawik Mareticza i później pozostało tylko skierować piłkę do siatki. Choć trzeba przyznać, że Radosław Majdan niewiele brakowało, a obroniłby to uderzenie. Ale przewaga Wisły w dzisiejszym spotkaniu nie podlega wątpliwości. Zespół zdecydowanie lepszy. Wreszcie kibice mogą się cieszyć, bo Wisła po zapewnieniu sobie tytułu mistrzowskiego pokazuje, kto rzeczywiście jest mistrzem. Kluzek próbował strzelać z ostrego kąta. Będziemy mieli kolejną zmianę w drużynie krakowskiej Wisły. Przygotowany do wejścia młody Krzysztof Smoliński, a zejdzie z boiska Krzysztof Bukalski. Krzysztof Smoliński wspólnie ze Sławomirem Paluchem pozyskany z wodzisławskiej Odry przed rundą rewanżową. Przypomnę, że wtedy do Włodzisławia trafili Jacek Matyja i Paweł Adamczyk, zawodnicy, którzy mają swój wkład w ten mistrzowski tytuł krakowskiej Wisły, zawodnicy, o których myślę kibice tutaj w Krakowie pamiętają. Kluzek, ale prosto w ręce Artura Sarnata. I Sarnat natychmiast wybija piłkę do przodu. Te wybicia, mocne wybicia Sarnata są niezwykle groźne. Tam dwójka szybkich z przodu, Dubicki i Frankowski. 12 minut do zakończenia spotkania. Wisła prowadzi z Pogonią 4-0. Marek Zając. Niecelnie do Kulawika, ale jeszcze Sławomir Paluch. Faulowany Krzysztof Smoliński. Już szybko rozpoczęli grę Wiślacy, już Kulawik do Palucha. Podgrywa do Kulawika, ten ma trochę miejsca, potrafi uderzyć Kulawik po ziemi. No i z olbrzymimi problemami broni ten strzał Radosław Majda. Już rozpoczął grę swojego zespołu Radosław Majdan. Uraz atakowany natychmiast przez Dubickiego, ale utrzymał się przy piłce. Chwastek na prawą stronę boiska. Tutaj szarżujący Piotrowski, mocne dośrodkowanie właściwie w pole karne. To chyba była próba strzału w wykonaniu zawodnika ze Szczecina, ale zeszła piłka. No i zamiast strzału na bramkę mieliśmy aut dla Wisły. Grzegorz Pater pada na murawę, sędzia stosuje przywilej korzyści. Niedokładne dogranie do Frankowskiego. Leży na murawie dwóch zawodników, leży na murawie Grzegorz Pater. I kontuzjowany również Damir Marewicz. Pater z grymasem bólu na twarzy już się podniósł. Mamy krótką przerwę w grze. Mało dzisiaj było przerw. Zawodnicy szanowali swoje kości. Widzieli Państwo olbrzymią flagę. Prezent dla kibiców krakowskiej Wisły od właścicieli, sponsora zespołu firmy. Sponsora i oczywiście jednocześnie właściciela drużyny. Mareticz na noszach opuszcza boisko. I teraz będzie miał problem trener Jan Lucha. Nie ma już zawodników rezerwowych na ławce. Przypominamy, dziś Pogoń przyjechała do Krakowa tylko z dwójką zawodników rezerwowych i obaj już pojawili się na murawie, a więc pozostał tylko rezerwowy bramkarz Marcin Zlęczewski. Pater oddaje piłkę drużynie gości.
Wygląda na to, że goście będą kończyli mecz w dziesiątkę, a więc przez 9 minut Pogoń może grać osłabiony. Leszek Jezierski bardzo zdenerwowany. Kluzek, ale wracający Paluch poradził sobie z napastnikiem drużyny gości i Kazimierz Węgrzyn. Węgrzyn do Kulawika, ten z pierwszej piłki do Frankowskiego. Frankowski próbował odegrać do Kulawika, ale zabrakło może pół metra. Szczecinianie, Dymkowski. Za mocne było to podanie do Piotrowskiego i od bramki rozpocznie grę Artur Sarnik. I wciąż ta wędrująca flaga, wędrująca koszulka krakowskiej Wisły z napisem Telefonika na trybunach stadionu w Krakowie. Marek Zając do Dubickiego. Dubicki do Smolińskiego. Pater teraz przesunięty do przodu przez trenera Franciszka Smudę. Frankowski. Frankowski na linii pola karnego. Zobaczył tam Marka Zająca. Dograł dokładnie piłkę, ale złe przyjęcie Marka Zająca. I rzut rożny dla Wisły. Przypominam, że Pogoń gra w tej chwili w dziesiątkę. Poza boiskiem kontuzjowany Maretić, a wybiegiem z bramki ratował teraz sytuację Radosław Majta. Dubicki do tyłu, tutaj jest Paluch. Niewykluczone, proszę Państwa, że jednak trenerzy Pogoni zdecydują się na wprowadzenie rezerwowego bramkarza Marcina Lęczewskiego, ponieważ tylko on został na ławce rezerwowych, tylko on może wejść na boisko za Mareticza i niewykluczone, że do takiej sytuacji dojdzie. Pater. Pater, ale uciekł od piłki Marek Zając. Smoliński. Niedokładnie do Bogdana Zająca. Jeszcze raz Smoliński. Widzą Państwo, Marcin Lęczewski przygotowuje się do gry. Rezerwowy bramkarz szczecińskiej Pogoni, trzeba przyznać, niecodzienna sytuacja i za chwilę właśnie Marcin Lęczewski wejdzie na boisko za kontuzjowanego Damira Mareticza, który zresztą rozpoczynał to spotkanie również jako zawodnik rezerwowy. Pojawił się na boisku za kontuzjowanego Dariusza Fornalaka. A więc nie dosyć, że wielu zawodników w Szczecinie ma problemy zdrowotne, chociażby Marek Walburg, chociażby Zdzisław Leszczyński, no to dziś jeszcze kontuzje nie omijają zawodników ze Szczecina. Pater. Dubicki. Po raz kolejny złe przyjęcie piłki w polu karnym powoduje, że Wiślacy nie mogą stworzyć zagrożenia pod bramką Radosława Majdana. Na pewno trenerzy Pogoni Szczecin teraz żałują, że tylko 16-osobowy samolot przywiózł ich tutaj do Krakowa. Tymczasem zawodnicy Pogoni nie zwracają jak gdyby uwagi na to, że grają w osłabieniu, atakują. Solnica. Licząc dwóch trenerów, tylko 14 zawodników mogli zabrać szkoleniowcy ze Szczecina ze względu na pojemność samolotu tutaj do Krakowa. Już witamy na murawie zawodnika z numerem 30. Co prawda ten numer nie jest widoczny. Bramkarz musiał założyć koszulkę zawodników z pola, aby oczywiście nie odróżniać się od swoich partnerów. I Marcin Lęczewski wchodzi na boisko.
Solnica. Bardzo jestem ciekawy, jak Marcin Lęczewski będzie radził sobie na boisku. Nieczęsto mamy okazję oglądać bramkarzy grających w polu. Marcin Lęczewski, podobnie jak Schilavert, tyle tylko, że Schilavert zapędzał się pod bramkę rywali, jednocześnie strzegąc swojej bramki. Kluzek, koło niego właśnie Lęczewski, ale poradził sobie z nim Pat. I Marek Zając. 3,5 minuty do zakończenia spotkania. 4-0 Wisła prowadzi z Pogonią. Ostatni mecz sezonu 98-99. Teraz do 17 lipca. Myślę, że wszyscy kibice piłki nożnej w naszym kraju będą ciężko wzdychali, będą tęsknili za piłką nożną. Co by nie mówić, proszę Państwa, ten sezon na pewno nie był udany, jeżeli chodzi o całokształt polskiej piłki. Nie był udany, jeżeli chodzi o to, co działo się w polskiej piłce. Sporo zamieszania, mnóstwo jakichś dziwnych sytuacji, mnóstwo niedomówień, oskarżeń. Ale co by nie mówić, na pewno wszyscy będziemy czekali na rozpoczęcie kolejnego sezonu. Widzą Państwo przygotowania do ceremonii wręczenia medali. Na Państwa ekranach przed chwilą właściciele telefoniki i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marian Dziurowicz. Kluzek po ziemi, mocne uderzenie, ale Artur Sarna w tych ostatnich sekundach meczu mógł jeszcze wykazać się dużymi umiejętnościami. Frankowski tym razem wrócił na własną połowę boiska. Marek Zając za chwilę rozpocznie wyrzutem z autu grę swojego zespołu do Dubickiego. Dubicki pada na murawę, ale nic nie było, pokazuje arbiter. I przy piłce Marcin Lęczewski, ale szybko odegrał do Dynkowskiego, jak gdyby bał się stracić piłkę, jak gdyby bał się odpowiedzialności, aby później po spotkaniu nie mieli do niego pretensji koledzy z zespołu. Ale w tym ostatnim meczu myślę, że piłkarze Pogoni żadnych pretensji mieć do siebie nie będą. Przyjechali tutaj dla kibiców, przyjechali po to, aby Wisła godnie mogła świętować swój tytuł mistrza Polski i za to drużynie gości należą się naprawdę duże bramy. Zaległości finansowe wobec niektórych zawodników sięgają 1997 roku. Nie otrzymują premii, nie otrzymują pieniędzy z tytułów kontraktu. A mimo to przyjechali tutaj do Krakowa, a mimo to postanowili wystąpić w tym ostatnim meczu sezonu 98-99. sekund regulaminowego czasu gry do zakończenia meczu. Myślę, że arbiter Andrzej Kobierski nie będzie przedłużał tego spotkania. Mało mieliśmy przerw, mało mieliśmy sytuacji, kiedy arbiter mógłby doliczyć do czasu gry minuty, dodatkowe minuty meczu. Paluch. Jedna z ostatnich akcji Wisły. Paluch. Ostro tam atakowany przez Chwastka. Teraz Chwastek z kolei atakował Nicińskiego. Marek Zając. Dośrodkowanie zablokowane przez Marcina Lęczewskiego. Już minęła 90. minuta meczu. Wisła prowadzi z Pogonią 4-0. Wisła na pewno wygrywa z Pogonią. Na zakończenie rozgrywek Wisła kończy mocnym akcentem sezon, który do niej należał. Jeszcze być może ostatni w tym sezonie rzut rożny. Nie wybiegał nawet do tej piłki Radosław Majdan. Ostatni gwizdek arbitra Andrzeja Kobierskiego. I wszyscy kibice na stojąco dziękują piłkarzom krakowskiej Wisły, dziękują również piłkarzom szczecińskiej Pogoni. Wisła wygrywa z Pogonią 4-0, bramki w 8:45 minucie
Olgierd Moskalewicz, w 66. Tomasz Frankowski i w 76. minucie spotkania Tomasz Kulawik. A my spójrzmy, jak zakończyła się rywalizacja o drugie miejsce w lidze. Proszę Państwa, Widzew wygrywa z UKS-em 5-0. Legia wygrywa z Polonią Warszawa 1-0. I Ruch Radzionków wygrywa z poznańskim Lechem 4-1. Drugie miejsce w tabeli dla zespołu łódzkiego Widzewa. To widzewiacy, podobnie jak działacze Wisły Kraków, będą czekali na decyzję UEFA. Czy Wisła zostanie odwieszona? Czy Wisła otrzyma szansę gry w europejskich pucharach? Czy też taką szansę w przypadku utrzymania kary dla krakowskiej Wisły otrzymają piłkarze Widzewa. Na trzecim miejscu w tabeli warszawska Legia, na czwartej pozycji poznański Lech. Wielki przegrany, tak to chyba można określić po zakończeniu sezonu. Przypominam, że z ligi spadają dwa górnicze kluby sportowe, Bełchatów i Katowice. W chwili mogę Państwu powiedzieć przy tej olbrzymiej radości na trybunach. Jesteśmy mistrzami, mogą śpiewać kibice, jesteśmy mistrzami, mogą śpiewać piłkarze krakowskiej Wisły. To był ich sezon, sezon 98-99. Nikt nie powinien mieć wątpliwości. Przewaga punktowa najdobitniej świadczy o tym, która z drużyn była w tym sezonie w Polsce najlepsza. Która z drużyn zasłużyła na grę w europejskich pucharach. Która z drużyn zasłużyła na to, aby reprezentować polskie piłkarstwo w Europie. Czy tak się stanie, przekonamy się w pierwszej połowie czerwca. Na pewno marzy o tym prezes Wisły Ludwik Mięta-Mikołajewicz, który w tej chwili na Państwa ekranach. Na pewno by chciał, żeby jego ukochana Wisełka mogła pokazać się w Europie. A to dziś trafi w ręce zawodników. Puchary, medale za Mistrzostwo Polski, złote medale zawisną na szyjach piłkarzy krakowskiej Wisły. Artur Sarnat podbiega do kibiców, trener Franciszek Smuda przyjmuje gratulacje od trenerów szczecińskiej Pogoni. Ludwik Mięta-Mikołajewicz podziękował Franciszkowi Smudzie. Na pewno podziękują jeszcze dzisiaj nieraz Franciszkowi Smudzie, kibice krakowskiej Wisły. Widzą Państwo, zwycięzcy mają swoje wielkie chwile. Piłkarze krakowskiej Wisły mogą, robiąc rundę honorową, cieszyć się razem z kibicami. Przypomnijmy tych, którzy zdobyli złote medale. Adamczyk, Bukalski, Czerwiec, którego dziś zabrakło na murach. Dumiński, Frankowski, Kulusz-Strzelce, Kalicza, Kałuszczyk, Kulawik, Matyja, Moskalewicz, Niciński, Paweł Nowak, Paluch, Pater, Sarna, Sandej, Węgrzyn, Wierzchowski, Bogdan Zając i Marek Zając. Mistrzowie Polski sezonu 1998-99, piłkarze krakowskiej Wisły. Wielka flaga w rękach Tomasza Kulawika. On długo czekał w krakowskiej Wiśle na tę chwilę. Przypomnę, że wśród zawodników, którzy na Morawie świętują, wychowankiem jest Grzegorz Pater, wychowankiem krakowskiej Wisły. Można przyznać zaskakujące rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach w ostatniej 30. kolejce pierwszej ligi piłki nożnej, ale dziś w Krakowie niespodzianki nie było. Wygrała drużyna zdecydowanie lepsza. Wygrała drużyna, która w tym ostatnim meczu udowodniła, że jest mistrzem Polski. Widzą Państwo, na razie jeszcze piłkarze robią rundę honorową, za chwilę wręczenie medali, złotych medali przez prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Mariana Dziurowicza, za chwilę wręczenie pozostałych pucharów, a my spotkamy się w sezonie 99-2000, dziś Wisła wygrywa z Pogonią 4 z stadionu krakowskiej Wisły, mówił dla Państwa Tomasz Brzeziński.